Dzień dobry, a gościem jest poseł Adam Hoffman, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. A także serdecznie. kibic i znawca piłki nożnej jako kibic i znawca. Co pan zrobi dziś wieczorem będzie pan oglądał e, tę hmm, będę, klęskę? Będę oglądał choć po ostatnim meczu z Ukrainą na Narodowym, gdzie większość kibiców poszła się grzać, e, bo tam gdzieś, gdzie było cieplej. Ja siedziałem całe 90 minut mocno wymarznięty. Oglądam grę naszych piłkarzy, obiecam sobie, że już nie pójdę szybko na mecz, ale ten będę oglądał, no to, ale ty tak pani nie będę musi będę oglądał chodzić, inne nie? wydarzenia w weekend, jak chociażby referendum. Yy, ale co to oglądać? No nie, nie bardzo będzie co oglądać, bo to chyba wszyscy indywidualnie do tego podejdą. No dobrze, panie yy, pośle, ale jeszcze zapytam, jaki będzie wynik? No, kibic zawsze myśli, że jego drużyna wygra. Serce mówi, wygrają, ale tylko serce. 36% badanych przez Milward Brown dla tf 24 uważa, że Hanna Gronkiewicz-Waltz była i jest najlepszą prezydent Warszawy po 1989 roku. Na drugim miejscu yy, yy, badani postawili... Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, później jest Kazimierz Marcinkiewicz i Marcin Święcicki po 9%, to chyba niedobra prognoza przed, niedobra dla państwa prognoza przed niedzielnym referendum. No po pierwsze co do oceny historycznej to najlepszą oceną dokonania prezydenta Kaczyńskiego był jego późniejszy wybór na prezydenta państwa, za to jak dobrze rządził między innymi stolicą został prezydentem Polski. Wyobrażamy sobie, żeby Hanna Gronkiewicz waldzi została wybrana na prezydenta Polski, no nie śmiech na sali. Ale teraz, ale teraz co ale do pan, tego co pan do wie, prognozy. że Warszawa jest specyficzna i to nie jest tak, że Warszawa w, to w pigułce jest cała Polska. Co do prognozy? Ja sądzę, że w niedzielę, skoro pani Hanna Gronkiewicz-Walc ma tak dużo zwolenników, to w niedzielę powinniśmy się po prostu przeliczyć przy urnach, bo referendum jest świętem demokracji. Wszyscy ci, mówię, Platforma Obywatelska, niektórzy dziennikarze, którzy obrzydzają, próbują zachydzić święto demokracji, to tak jakby próbowali nam Wielkanoc albo Boże Narodzenie zachydzić. No, jakbyśmy pośle, ich puścili do domu, aby nam ale stół wielkanocny wywali. O, o tym święcie. To dlaczego pan, pa, państwo wywalali stół wielkanocny w Łodzi? To było, zresztą Jarosław Kaczyński o tym już mówił. To, było, to była wypowiedź osoby nie będącej premierem, ani prezydentem, taka niefortunna w tamtym kontekście i tyle. No dobrze, ale tutaj mamy wypowiedzi bardzo wielu osób, które nie są prezydentami i premierami. I co, I te, te wypowiedzi są teraz wywalaniem stołu wielkanocnego, Moim tak? Moim zdaniem to jest tak, jakby ktoś do nas na Wielkanoc przyszedł i zamiast z nami świętować, dał nam świętować spokoju, to zaczął robić awanturę przy wigilijnym albo wielkanocnym stole. Tak się zachowuje Tusk, tak się zachowuje prezydent Komorowski, tak się zachowuje część dziennikarzy. Dajcie świętować warszawiakom demokrację i zobaczymy, jaki będzie wynik przy urnach. A PiS wszędzie da świętować, gdzie są w mniejszych miastach referenda? Bo też to różnie bywa z tym da świętować, proszę się nie martwić, to są zawsze święta demokracji lokalnej, ale szczególnie w stolicy. Stolica to stolica, co powinna uczyć Polskę demokracji, tak jak rodzice, czy dziadkowie i babcie powinni uczyć dzieci demokracji. No jak potem powiedzieć dzieciom, które chodzą do szkoły, że demokracja jest ważna, jak się samemu zostaje w domu? No to tak się po prostu nie da. Trzeba dzieciom i wnukom pokazać, jak wygląda demokracja. W Platformie jest taki plan, będą, jeśli Hanna Gronkiewicz-Walc zostanie odwołana w tym referendum, będą wcześniejsze wybory i zostanie Wystawiona kandydatka platformy, no i pewnie, jak mówią sondaże, Przegra. te wybory wygra. Według sondaży wszystkich, które do tej pory opublikowano, no niewątpliwa jest druga tura. W drugiej turze, w tej chwili, na dzień dzisiejszy, największe szanse na zwycięstwo ma. Mówię niestety, Ryszard Kalisz. Pismo który... prze Ryszarda Kalisza w drugiej turze, jeżeli by doszło do nie, takiej tury. Będzie kampania, moim zdaniem, w drugiej turze będzie pan profesor Gliński, jeśli wystawimy go na kandydata na prezydenta albo inny kandydat Prawa i Sprawiedliwości. A to może być ale jakiś na inny? dzień dzisiejszy, dopóki jeszcze nie ma wyborów, to my nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. No, ale Najbardziej już występuje naturalnym... jako naturalny właśnie kandydat. Najbardziej naturalnym Gliński. jest mieszkaniec Pragi, przedstawiciel intel Inteligencji Warszawskiej, profesor Profesor, syn powstańców A czy e, warszawskich, pan profesor Bielec, pan profesor Gliński. A, <grydził> pan jednak. Pan. pan profesor Gliński, ale decyzji, decyzji jeszcze nie ma. Ale Czesław Bielecki jest prawdopodobne, Bo tak się też zrobił aktywny. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, bo jak mówię, na razie w niedzielę my uważamy, że a, wszyscy, tak, że przeciwnicy powinni pójść. Raz pana, a Platforma raz mówi raz do lasu. Raz państwo dzielą, raz państwo nie dzielą, raz państwo nie wywalają nie, nie, stoły nie wielkanocne. To nie, nie my, to nie my wywalamy. My chcemy zasiąść do stołu wspólnie. Z, nawet z tymi, z którymi się różnimy. To znaczy iść po prostu do wyborów. A Platforma mówi jedźcie do lasu. No, do lasu to się zwierzątka wygania. Ludzie chodzą na wybory. Dlaczego zwierzęta? No przed wilki, niedźwiedzie Co dalsów? pan opowiada? Pan nie lubi chodzić na grzyby Lubię, no, ale okay. wtedy kiedy mam wolny czas A demokracja to jest także odpowiedzialność I jakie są referenda czy wybory To na nie chodzę No dobrze, ale w końcu pan nie odpowiedział bo pan po... tak. A na co? Nie powiedział pan, że gdyby w drugiej turze Znalazła się Hanna gronkiewicz walcz I Ryszard Kalisz To co by zrobiło Prawo i Sprawiedliwość I proszę mi nie mówić o niedźwiedziu i o lesie Tylko o, o Ryszardzie skórze. Kaliszu i o skórze. Na razie to Ryszard Kalisz ma, zdaje się, syna. I gratuluję mu tego bardzo korzystnego z Ale syn mu nie przeszkodzi w każdym razie. dzisiaj syn powie pierwsze słowa, na przykład idź na referendum? No raczej chyba nie, bo jest bardzo ważne. mama powie idź A może na pan referendum". powie pierwsze słowo, czy będzie PiS popierał Ryszarda Kalisza? Bo to jest bardzo ciekawe. Nie ma jeszcze wyborów, a my uważamy, że mamy no dobrze, szansę Dobrze, ale to jest mentalnie osiągnąć... do ogarnięcia. Mentalnie do ogarnięcia to jest na dzisiaj, na druga tura dla nas, więc walczymy o nią, no to jest oczywiste. No dobrze, a, a... Poprzecie Ryszarda Kalisza? Pani redaktor, no na razie to popieramy wszystkich: także Ryszarda Kalisza, także Piotra Guziała, różnych obywateli Zielonych, Aha. inne partie, inne stowarzyszenia, które chcą nawoływać do referendum, bo do niedzieli po prostu ci, którzy mają w duszach i w sercach demokrację to mówią, pójdźmy, no przeliczmy się. Przecież nikt nie zabrania zwolennikom Hanny Gronkiewicz-Walc. Szczególnie proszę zauważyć, no pieniądze Dobrze, na już, referendum zostały wydane. Już ten, Jak ten ten to mówią, już pieniądze poszły, no to trzeba je nie zmarnować i pójść. I, I pan mówi to, co już pan powiedział, a tego, tak czego mówię. pan nie chce powiedzieć, to to właśnie pan nie powie. W związku z tym przechodzimy do następnego etapu. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś dowody na fałszowanie wyborów w Warszawie w przyszłości? My mamy niestety złe doświadczenie tylko z Warszawą, w ogóle z Mazowszem i z Polską. Ta liczba głosów nieważnych taka nienaturalnie wysoka. No, no, jak chcę powiedzieć, to, to mówię na przykład o, o dużej liczbie głosów nieważnych, ale w tych wyborach zbliżających się w niedzielę Wyborach, czy odwołać, czy nie odwołać panią Hannę Grąkiewicz Walc. Mamy także do czynienia z czymś, czego do tej pory nie mieliśmy. No to brak obwieszczeń, odmawa sal innym tym, którzy chcą nawoływać do referendum, problemy z rejestracją wyborców. No to są wszystko rzeczy, które do tej pory miejsca w demokracji nie miały. To przykre, że ta władze. o uniwersytecie warszawskim o odmowie Sali? No nie tylko. To, to, są, to są dziesiątki różnego rodzaju instytucji, kultury, czy na przykład teatrów, które są związane z miastem, dostają po prostu pieniądze od miasta, gdzie nawet za Sympatyzujący z nami ludzie mówią: No, słuchajcie, no, ja po prostu nie mogę, bo z miasta przyszedł taki nakaz, że jak wam damy, to nie dostanę dotacji. Ale, ale, niektóre tak nie było nigdzie w Polsce. ale niektóre instytucje kultury mają takie zasady, że, że chcą się trzymać z dala od I polityki to i to, i to od, od dawna tak szanujemy była to niezmiernie, ale są takie, które korzystają komercyjnie, także wynajmując salę, swoje aule, no to jest zarabiają tak po prostu na tym i no dobrze, do tej to pory nie a, miały a, kupować, a a które instytucje państwo odmówiły? Ja, jeśli trzeba w poniedziałek pokażemy taką listę, ja natomiast nie chcę też mówić, żeby nie zrobić komuś dodatkowej krzywdy, bo ludzie po prostu się w ten czy inny sposób nie chcą narażać, ale wiedzą, że na przykład mówią tak po cichu słuchajcie, ale w niedzielę pójdziemy, no bo mamy dosyć tego, że nam ktoś mówi, co mamy robić, że próbuje nas oszukać, nie wywieszając obwieszczeń i tak dalej, i tak dalej. A dla państwa to jest też taka jakaś osobista sprawa te wybory, bo tak zwane wiewiórki mówią o tym, że dla pana to jest kwestia życia i śmierci, bo jeśli Hanna grankiewicz Walc pozostanie to pana dopadnie kara Uu, za złe zachowanie mnie, w mielcu. Dla mnie kwestią życia i śmierci jest demokracja. Znaczy to jeśli o tą demokrację także życiem walczyli. Ludzie, chociażby ci, którzy w, w czasach Solidarności ryzykowali wiele po to, żeby w Polsce była demokracja, to dziś kwestią odpowiedzialności i pamięci tych poprzednich działań, działań Solidarności, ale nie tylko, jest po prostu wzięcie odpowiedzialności za, za demokrację i pójście. A różne inne, pośle, innego rodzaju pośle, teorie są naprawdę no, gdybologią. Pan już jest rozliczony, że tak powiem, kolokwialnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim za. Yy... No, niestosowne dowcipy w mielcu. Ja już sto razy na to odpowiadałem, i naprawdę jest... i nie będę odpowiadał pierwsze, chociaż mi będzie pani maglować dzisiaj. nie właśnie pana nie no, Tak, Bardzo się cieszę. Dobra, znudziło mi się raz. już o tym mówić i o tym nie Ale mnie znudziło... no, się nie To cieszę się. Znudziło Zostaniemy przy swoich stanowiskach. Ale jeszcze jest kwestia pomysłu, który no, nie, nie dla wszystkich był fortunny, czyli tego w na tle y, ściany takiej starej. To też pana pomysły, tak, tak mówią też wróbelki, jeżeli nie gdzieś. Gdyby nie nasza, nasze włączenie się do akcji, czyli obrona ludzi, obrona 250 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod referendum, zostali mocno zaatakowani przez prezydenta i premiera, to my musieliśmy włączyć się w to referendum i także wzbudzić emocje, odwołać się do tożsamości, do historii. Czyli to pan uważa, że to był dobry pomysł? Bez niego nie byłoby dzisiaj w ogóle mowy o referendum. Pamiętam tą akcję Platformy i pamiętam, że ludzie w tym czasie w ogóle nie wiedzieli jak o referendum. Myśleli, że ono się już odbyło. A ja przypomnę, że pani prezydent Gronkiewicz włączyła e, propagandę na, na szósty bieg. Do tej pory niektórzy mówią, że ona coś zrobiła, bo jest referendum. Ona nic nie zrobiła. Ani nie ograniczyła bajońskich premii, ani nie wyrzuciła ludzi z partyjnego nadania, ani nie Panie potaniała komunikację A jak to jest z tymi opłatami za mosty? Bo to pomysł pisu jest, jak mówi radnik warszawski. <laughs> to wiesz, pani co? Ja w ogóle lubię żarty ale, i z tego się też ale, uśmiałam. Ale nadal wczoraj. się pan śmieje, bo to odczuwa, to może to jest pomysł, to wręc, pomysł wręc, jeśli można je Z świat, 2006 to roku. Po pierwsze. To, ale może się po pan pierwszy. jeszcze raz zaśmiać, bo to bo to rechot już wyjdzie teraz. Po pierwsze, to, że jakiś urzędnik za Kazimierza Marcinkiewicza, czyli kumpla Hanny gronkiewicz dzisiaj ją mocno broni, wymyślił to, to jest, no być może wymyślił, niech sobie to Kazimierz z panią Hanią wyjaśnią, ale on, nawet Kazimierz Marcinkiewicz, czyli człowiek, którego bardzo nisko i źle ocenia, nawet on nie zdecydował się wnieść tego na radę. Przyszła Hanna Grąkiewicz-Walc, przegłosowała opłaty za mosty i teraz się wstydzi, no dobrze, ale ma ale... szansę. Ma szansę. Dzisiaj o 12 Ale jest nadzwyczajna czy... sesja Rady Miasta, tylko z tym punktem. Niech Hanna Gronkiewicz-Walz zmieni prawo. Nie będę pobierać opłaty za mosty, robić enklaw ludzi biedniejszych, którzy nie będą mieli pieniędzy na dojazd do centrum Ale miasta. Ale panie pośle, nawet I jeżeli, jeżeli, na przejazd na, jeżeli pan mówi, że to jakiś urzędnik, to, to jest stara sprawa. I dlaczego radni pisowscy nie reagowali wcześniej? Reagowali. jest stenogram z tego posiedzenia. Nie przyjęli głosu, wstrzymali się od głosu nad tą Ale trzeba było uchwałą. być na alarm. mówi o Zrobić konferencję którzy zagłosowali zabyło takich dwóch, nie, są w, nie byli w Prawie i Sprawiedliwości, nie dostali się do następnej rady. Więc odwracanie go to ogonem. ktoś wniósł to na radę Hanna grąkiewicz walc Ktoś to przegłosował, Hanna Grąkiewicz walc jej większość. I ktoś, i ktoś I teraz, nie, nie bił i na alarm wcześniej. I teraz, I teraz próbuję powiedzieć, że to biedny Kazimierz Dobrze, Marcinkiewicz. Na koniec zapytam, czy sprawa zdjęcia zmienionego komputerowo już jest, już jest według państwa wyjaśniona? Będzie w przyszłym tygodniu zespół, kolejne dowody na stół. Pan Lasek, który różni się z panem posłem Macierewiczem przede wszystkim tym, że jest od propaganda, a nie od wyjaśnienia, będzie się miał spyszne. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Miłego dnia. Do Adam zobaczenia Hoffman. w niedzielę. Prawo i sprawiedliwość przy urnach.